Hej, hej, witam się z Wami serdecznie, serdecznie, sympatycznie, słonecznie, pochmurnie, jak lubicie, niepotrzebnie skreślić. A tak naprawdę to wiem, że witam się z Wami tak, jak najbardziej lubicie, czyli po prostu kosmetycznie, bo dzisiaj będę mówić o dwóch kosmetykach i słuchajcie, mnie tu ślina cieknie na widok tych dwóch pozycji, bo są dwie pozycje, są dwa kosmetyki, ale uwaga, to są super hity, to są psie hity, miałam powiedzieć. Nie, to są po prostu niesamowite kosmetyki. Mam dwa, po prostu dwa energetyzujące Was, Wasze buzie kosmetyki, które spowodują, że naprawdę będziecie pchały się drzwiami i oknami do drogerii kosmetycznych, żeby kupić właśnie te dwa produkty, które Wam pokażę. Na pewno macie na uwadze kosmetyki, nie każdy z Was pamięta, ale kosmetyki, które, że tak powiem, były bardzo popularne u mnie na kanale i o które do dziś dziewczyny mi się pytają, czy gdzieś nie znalazłam. To była maseczka chyba 3, 4, 5 z Lirene. Ona już jest podobno niedostępna z Bielendy Professional i coś tam jeszcze po drodze, chyba ampułki Zawy czy coś takiego. I tu mam coś, co działa niemalże identycznie. I każda z kobiet, która uwielbia się liftingować, która uwielbia napinać swoją buzię, ale która uwielbia komfort na buzi, uwielbia efekt widoczny, tak, 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 to znaczy po prostu w minutę. Wiem, że dzisiaj trochę szaleję. Dziś mogłabym Wam powiedzieć, że pokazuję roka tego pciu, 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 czyli po prostu takiego, wiecie, no, wiecie, o co mi chodzi. Grey miał 50 twarzy. Namiętna, romantyczna, zmysłowa, świrowata, demoniczna, anielska jakaś tam. Ja mam dokładnie tak samo, może nawet więcej, więc dziś jest taki The Power of Lifting, tak bym to powiedziała. Ostatnio jestem na etapie piosenki The Power of Love, Celine Dion, i teraz mi się skojarzyło, że mogę to, słuchajcie, do tych kosmetyków zastosować. Pierwszy to jest krem, to jest cudo, to jest po prostu krem z Mincer Farmy. Ja w ogóle, musicie mi wybaczyć, że ja mówię o nim, mimo że skończyłam już praktycznie cały słoiczek, wiem o nim od dawna, a dopiero się teraz zebrałam. Wybaczcie mi, niestety rok z czasem swego wieku tutaj ziemskiego traci na siłach, na witalności oczywiście fizycznej, no bo nie, prawda, tej takiej wigorze wewnętrznym, a obowiązków nie wiedzieć dlaczego, albo przybywa, albo sama sobie takie dokładam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, wskutek czego kręcę filmiki troszkę rzadziej, ale to jest krem, który ja Wam polecam z całego serducha, z całego mojego wielko-małego serca. To jest Mincer Pharma Neo Hyaluron, silnie odmładzający krem na dzień, na noc. To jest seria, w której możecie dostać serum, chyba jakiś tonik, krem na dzień i coś tam jeszcze, jakąś maskę. Więc kiedy ja widzę cztery rodzaje kwasu hyaluronowego w słoiczku 50 ml za cenę około 35 zł, w okolicach do 40, gdzieś tam po innych drogeriach, to chciałabym i w ogóle, tak, chciałam Wam powiedzieć, że ja go kupiłam za 35 zł na promocji, więc jego cena niby była 45 zł, ale półtora miesiąca później nadal jest za 35 zł, więc myślę, że w tej cenie powinniście gdzieś znaleźć. I tutaj są tak, siatki hialuronowe, mikrosfery hialuronowe, podporowy kwas, molekularny kwas, długotrwale nawilża, wiecz widocznie odmładza, efekt liftingu natychmiastowy, cera dojrzała, odwodniona, NO902. I teraz co Wam chciałam powiedzieć, typ cery, cera dojrzała, cera, nie wiem, dojrzała, no co będę mówić, wiotczejąca, jakaś tam nie taka, jak wiemy, co to znaczy cera dojrzała. I co chciałam Wam powiedzieć, to jest 50 ml kremu, który ma gęstą konsystencję, przepiękny zapach, konsystencji już nie zobaczycie, słoiczek wygląda tak. Konsystencji już nie zobaczycie, ponieważ ona praktycznie jest już na wykończeniu. Oczywiście używałam tego kremiku również pod oczy. I co Wam chciałam powiedzieć? Jest to krem, który działa w taki sposób, że natychmiastowo liftinguje skórę, czyli natychmiastowo widzicie, że skóra jest piękniejsza. Owal zrobił się nawet z buzi, nie wiem, prostokątnej bądź kwadratowej, trójkątnej, jakiej sobie tam, jakie macie, jakie uwielbiacie u siebie. Natomiast dążymy do owalu, prawda? Czyli tutaj, żeby bardzo nie opadało, dążymy do owalu. I ten krem robi to właśnie w minutę.
Słuchajcie, cera jest po prostu piękna, nawilżona, aksamitna, ale ponieważ jest to krem, który liftinguje, a jednocześnie bardzo silnie nawilża, bo ma cztery rodzaje kwasu hialuronowego, to ten krem działa w ten sposób, że kiedy mamy nawet bardzo wysuszoną skórę i naniesiemy go grubą warstwą, natychmiast, mówię, widać ten efekt liftingu, skóra jest wypoczęta, wygładzona, pory natychmiastowo jakby robią się mniejsze, blizny podrądzikowe, wszystko cik, robi się po prostu cik, 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 napięte, ale skóra jest piękna, nawilżona, aksamitna. Czujemy, że jest nawilżona, że jest aksamitna, nawilżona, aksamitna. Czyli ten krem momentalnie liftingujący polecam wszystkim kobietom, które uwielbiają lifting natychmiastowy, żeby w kremie to było wyczuwalne, żeby to był efekt był szybki. I polecam tym, które mają zazwyczaj cerę suchą i nie przepadają używać maseczek, kremów liftingujących, serum, takie, które lekko wysuszają. Bo zaraz Wam pokażę drugi kosmetyk, który efekt jest taki sam, ale działa nieco inaczej. Więc mówię, to polecam kobietom, które na przykład skóra lekko uszcząca się, wiecie, delikatnie wrażliwa i tak dalej, czyli szukają czegoś, co liftinguje, napina, ale z drugiej strony czujemy komfort nawilżania. Wiecie, to znaczy, jak ja robię tak ręką, to znaczy, że ojej, jak on przyjemnie nawilża, ona mnie nie swędzi, nie jest zaczerwieniona, jest ukojona, jest delikatna, jest po prostu super. Jeszcze raz powtarzam, wiem, że ja często macham w filmikach, ale wiecie, lifting, kwas hialuronowy, ekspresja u Rock Angela i macham tym wszystkim, że Wy nie widzicie. Minser Pharma Neo Hyaluron NO902, cztery rodzaje kwasu hialuronowego, granatowo-białe opakowanie, na pewno mi się wydaje, że dostaniecie w każdej drogerii. Słoiczek 50-mililitrowy. A teraz przechodzę do drugiego kosmetyku, za który dam 12,99. Wydaje mi się, że on jest wszystkim znany, tylko nie do końca znany w takiej formie, w jakiej ja go pokazuję. Jest to maseczka ekspresowo-liftingująca, bankietowa pod makijaż z dermiki o nazwie Nocne Życie. I teraz uwaga, pierwszy raz w historii w ogóle, że tak powiem, swojego życia spotkałam się z maseczką z dermiki, która jest właśnie w opakowaniu 50-mililitrowej tubeczki. Zobaczcie, wygląda tak. Nie szukałam jej na internecie, jeśli do momentu nagrania filmiku gdzieś ją znajdę, to podlinkuję. Natomiast chciałabym Wam powiedzieć, że te maski są dostępne w saszetkach, takich chyba 10-mililitrowych w Rossmanie. Oczywiście nie opłaca się, ponieważ one zazwyczaj w tych saszetkach kosztują około 6-7 zł za 10 ml, a tutaj ja kupiłam, zobaczcie, 13 zł. I dałam za 50 ml, więc gdyby policzyć tamto razy 5, wyszłaby nam suma pewnie około 35 do 40 zł. Ale skoro ja kupiłam w zwykłej drogerii kosmetycznej, po prostu leżała sobie w koszyczku, w terminie, w dacie, wszystko jak widzę po prostu z nią w porządku, to myślę, że Wy gdzieś możecie dostać. Może są te sklepy typu Kosmetykomania, Ezebra, kosmetyki z Ameryki i może Wam gdzieś się uda. Natomiast ja bym chciała Wam powiedzieć, że ta kosmetyczka, że po prostu ta maska liftingująca działa niemalże identycznie jak ten krem, z tą różnicą, że skóra jest po prostu matowa. Matowa nawiura, czyli kiedy macie, mówię, problemy ze skórą suchą, lekko taką, wiecie, no gdzieś uszczącą się, tej maseczki Wam nie polecam, chyba że będziecie robić dokładnie to samo co ja. Czyli po prostu najpierw nakremujecie buzię dwoma, trzema warstwami jakiegoś kremu czy serum nawilżającego mocno, odczekacie 50 minut i nałożycie tą maskę, cienką warstwę. Słuchajcie, to jest niby maska, ale tego wystarczy kropelek dwie. Ona nie jest w formie kropelek, ale chciałam Wam powiedzieć, jaka na przykład taka ilość, słuchajcie, wystarczy praktycznie na pokrycie całej buzi, aby uzyskać efekt liftingu. Ta maseczka po przyjrzeniu się, jeśli ona już, wiecie, kiedy ja mówię maseczka, no bo tutaj tak pisze maska, to wszyscy myślimy, maska, 15 minut, nakładamy makijaż. Nie, to działa coś takiego troszeczkę jak baza pod makijaż, że kiedy ja to nałożę, momentalnie skóra robi się, mówię, matowa, nawiór, więc dziewczyny z cerami takimi, wiecie, odwodnionymi muszą uważać, ale robi się natychmiastowo, po prostu w sekundę wyglądamy jak wow, no po prostu biała buzia, zmatowiona, rozjaśniona, pory praktycznie niewidoczne. Jeśli wtedy używałyście, nie wiem, grubo tych kryjących, nie wiem, podkładów, możecie zrezygnować, bo ona Wam wszystko tak pięknie wygładzi. I z bliska, kiedy ona zastygnie na twarzy, mówię, skóra robi się tak coś jak po matującej silikonowej bazie, dostrzeżecie miliony takich drobinek. One nie są widoczne pod makijażem. Wiecie, że skóra się tak błyszczy jak neon, jak nie wiadomo co, ale po prostu
jest widoczne i mi się wydaje, że przez to makijaż trzyma się lepiej. I teraz ja Wam, co Wam mogę powiedzieć. Żadna mgiełka utrwalająca makijaż, żadna, ale tu żadna z Inglota, z Golden Rose nie utrzymała mi makijażu przez cały dzień, tak jak zrobiła to maseczka z Dermiki. Rano nakładam tą maskę, makijaż oczywiście robię jak zawsze ja i tak dalej, więc nie będę tutaj wymieniać tych wszystkich rzeczy. Jakieś w ogóle, słuchajcie, przez to, że może lekko wysusza i ona jest napięta, nie widać w ogóle, żeby ona się świeciła. 4-5 godzin nic nie widać. Potem delikatna bibułka matująca, makijaż nadal świetnie się trzyma, skóra nadal wygląda jak napięta i wygładzona. To, słuchajcie, ja będę Wam pokazywać, to jest wybawienie dla dziewczyn, które na przykład, dajmy na to, tak jak ja czasami, albo załóżmy, robią makijaż rano, mają na przykład jedno spotkanie, potem drugie spotkanie z koleżanką, potem szybki obiad, potem zakupy i nie wiem, na wieczór, dajmy na to, impreza albo koncert i nie chcą robić od początku makijażu, nie chcą, wiecie, tej buzi napinać, liftingować, zdzierać tego wszystkiego i to wszystko, bo to zajmuje po prostu czas. To ta maseczka jest wybawieniem. Ona działa jak tamte sprzed 2 lat, o których mówiłam. Natychmiastowo, na długo utrzymuje makijaż w ryzach. Jeśli robiłabym Wam makijaże ślubne, myślę, że każdej z Was kładłabym to na buzie. Po prostu to i to, to są po prostu cudeńka. Słuchajcie, 13 zł, tamto 35, myślę, że warto. Moim zdaniem to jest ogólnie, tak jakbym powiedziała, linia uzupełniająca się, ponieważ jedno liftinguje, natychmiastowy efekt jest na przykład rano, wieczorem widoczny, to liftinguje jeszcze bardziej, skóra lekko wysuszona, więc mówię, uważajcie dziewczyny, ale z drugiej strony ja przy dobrym nawilżaniu skóry, serum, tonikami nawilżającymi, kremami, ja nie mam problemu, więc nie podkreślam mi tutaj suchych skórek, natomiast mówię, przy mojej mieszanej skórze, która się bardzo długo trzyma, znaczy bardzo szybko się przetłuszczała, działa w ten sposób, że makijaż nie schodzi, nie spływa, te pory nie są, wiecie, tutaj nie ciemnieje wszystko. Kiedy ja się przeglądam w lustrze, słuchajcie, jak ja czasami gdzieś jadę kilka godzin, potem wiecie, chodzę, zwiedzam i przejrzę się w lustrze, ja patrzę, nadal mam tutaj kontur bronzera, nadal mam rozświetlacza, tutaj cera jest rozjaśniona, pod oczami, oczy, wszystko, słuchajcie, czoło i to wygląda pięknie, dobrze, jakbym praktycznie, nie wiem, 2 godziny temu zrobiła makijaż, to ja tą maseczkę po prostu kocham. Słuchajcie, kocham, kocham, kocham. Wiecie, że jak ja mówię kocham, to znaczy, że jestem w ekscytacji. Nawet jeśli nie znajdę ją już w takim oto opakowaniu 50-litrowym, jestem skłonna kupować te drogie saszetki za 7 zł, przekopać cały internet, aby to znaleźć. Mówię, ponieważ jest tego warta. Oba kosmetyki polecam Wam serdecznie. Dziewczyny, jeśli chcecie wyglądać nie pięknie jak Rock Angel, tylko po prostu mieć buzię jakby wygładzoną, jak po wyjściu od kosmetyczki, bo ja mogę tak powiedzieć, że tak się wygląda, jak się wychodzi od kosmetyczki, po fajnych zabiegach, po masażach, po czymś tam z fajnym zrobionym makijażem, taka skóra rozświetlona, dotleniona, młodsza o kilka lat, nie wiem, oczywiście wpadną tu wszyscy, którzy mnie kochają i powiedzą, wow, rzeczywiście to maseczka działa, bo widać po tobie, a inni wpadną i powiedzą, wyglądasz brzydko i staro. No, ile miliardów ludzi, tyle opinii, ale mówię, zachęcam tych, którym ja dzisiaj, ja wizualnie jakby odpowiadam i uważają, że jestem, że mam zadbaną w miarę buzię, mam ogarniętą, może nie jest to cud 8 świata, może to nie jest super, wiecie, woman o alabastrowej skórze, ale mówię, alabastrową skórę bez tych rozszerzonych porów po takim trądziku, jaki miałam, dziewczyny większość wiedzą, że trzeba by było takim dużym bardzo zabiegom złuszczania kwasu, pilnować tego regularnie, te wszystkie, wiecie, te rzeczy. Także mówię, ładna buzia, zadbana, czysto wyglądająca, polecam Wam dziewczyny, polecam Wam, weźcie po prostu, lećcie do sklepu i kupujcie, 13 zeta szukajcie, zamawiajcie, nie pożałujecie, nie pożałujecie. Dobra, kończę, bo widzę, że się strasznie ściemniało, pozdrawiam Was cieplutko, serdecznie, trzymajcie się do następnego filmiku, pa, pa.